Siemanko, słuchajcie, jesteśmy na trasie na B869. To jest część drogi NC500 i jedziemy do miejscowości, się nazywa Kelesku. Jest taka piękna sceneria tutaj, tak się bije ta droga. To jest nasza droga. Oszalamy. Stop, stążeczka, do góry będziemy z nami jechać. Fajne przełęcze, schodzą dosyć stromo w dół. Jest dosyć trudno. Ale jadą nie. Busy, kampery, motorhome'y. Wszyscy jadą, NC500. Jedziemy i my. I osiołek jedzie też. Właśnie dojechaliśmy do zatoki Chernbein. Na jej końcu znajduje się most Kelesku, do którego zmierzamy. No i mamy 25 stopni. Nachylu zjazd. Ale ciapek daje radę. Hamulce do wymiany po NC500. Właśnie tak nie rozpędzę. A nie było tak źle. Krótki odcinek był tego zjazdu, nie? Tak, stromo, ale krótko na szczęście. I to mi się właśnie podoba w NC500, że z otwartych przestrzeni po prostu jedziemy nagle w jakimś lasku takim wśród zieleni, potem znowu gdzieś się spinamy i są góry i jest po prostu strasznie cicha przestrzeń po górach. A tam właśnie widać most po drugiej stronie zatoki, którym będziemy przejeżdżali. Cały czas wyłania nam takie piękne dźwięki. Widzieliście kiedyś takiego kampera? Aha. Na pewno nie widzieliście. Nie wiem dokładnie co to jest, ale wygląda zarumiście. Moli. Bullshit. Chcesz tu mieszkać? No raczej on nie jeździ, bo on tu po prostu stoi, więc... CCTV. CCTV? Ale zobacz, antena, wszystko jest. Ktoś tu mieszka, nie? Rower leży pod tym, być może, że ktoś tu mieszka. No na pewno nim nie jeździ, bo tam przednie koło wyglądają jakby były niejeżdżące. No, miejscówka niewielka. Na boczną drogę, to jest cały czas NC500.
No i za nami most w Gleszku. Most został otwarty 8 sierpnia 1984 roku przez królową, słuchajcie. Tak, uroczyste otwarcie. Most ten bardzo ułatwił tutaj ludziom życie, bo zaoszczędził im objazdu. Objazdu wcześniej tutaj naokoło całej tej zatoki lub korzystania z promu. To była jedyna opcja. Albo objechać całą zatokę naokoło, co trwało kilka godzin, i albo skorzystać to z promu. Albo tak, prom, tak. A teraz jest taki wiecie, skrót. Zastanawiam się tylko, czego tak późno to wybudowali. Dopiero w 1984 roku, mhm, a bez tego mostu cały czas tam jakoś żyli. Widocznie tutaj nikomu się nie śpieszy. No, wcześniej też te tereny takie nie były tutaj bardzo uczęszczane przez ludzi. Ta. Teraz ta NC500 tak wybudowana została w celach turystycznych, to i więcej ludzi tędy Dokładnie, więc no, żeby pewnie to ułatwić, może właśnie już jakby NC500 była wybudowana, to No, w każdym razie piękne miejsce. Warto się zatrzymać. Tak. Lecimy dalej. W oddali widać Queenak. To pasmo górskie o wysokości 808 metrów nad poziomem morza. Nazwa pochodzi od galickiej nazwy Kinak, po polsku wiaderko mleka. Naszym kolejnym miejscem, do którego zmierzamy, jest wioska Blaymore. A dlaczego tam? To zaraz zobaczycie. Hej, siemanko, słuchajcie. Zabieramy was dzisiaj na bardzo dziką plażę. Jest ona oddalona od najbliższego parkingu o 6,5 km, dlatego postanowiliśmy pojechać rowerami górskimi. Tak, już jest wszystko przygotowane. Także ruszamy w drogę. Mam nadzieję, że to będzie przejezdne. Pytałem tutaj kilka osób, ale trudno jest im powiedzieć, czy damy radę przejechać, czy nie. Ale wydaje mi się, że damy radę. Także ruszamy. Drogę do Sandwood Beach rozpoczęliśmy z parkingu w wiosce Blaymore. W miarę pokonywania tego szlaku powoli zaczynaliśmy rozumieć, dlaczego plaża ta jest uznawana za jedną z najbardziej odludnych plaż w Wielkiej Brytanii. O matko! Pustkowie! Jakich mało! Nazwa plaży prawdopodobnie pochodzi od imienia wikinga Sandvand. Wierzono, że jego łódź zaciągnięto przez całą plażę do pobliskiego jeziora o tej samej nazwie. Wyłania się ocean. Jakieś stare gospodarstwo opuszczone. Tam jest dom. Piękna sceneria. Coraz bliżej. Owce, malowane owce. Słuchajcie, to jest chyba najpiękniejsza plaża, jaką widziałem. Opłacało się iść te 15 minut jeszcze po tej piaszczystej łące. Tak, bo tam do pewnego momentu można dojechać rowerami, potem je można zamknąć przy takich słupkach. Są specjalne takie raki porobione do zamykania rowerów. Tak, i dalej ścieżka dalej się robi taka cienka i są takie odpływy porobione, tak, więc to są takie kierowki, ale takie rowy, więc ciężko. Ciężko na rowerze by się jechało. Tak. Także. A później to już jest po tych wydmach. Takie ścieżki piaszczyste. Ja cię sunę, no nie mogę, ile tu jest piachu. Zobaczcie tam, jak to paruje, jak ocean się rozbija o te skały, klify. I wcale aż tak mocno nie wieje tutaj. Nie, prawie w ogóle. Delikatnie wiaterek tylko. No. Bardziej wiało tam na górze, szczerze mówiąc, na parkingu, gdzie się zatrzymaliśmy. Tak. Bo dzisiaj jest troszkę bardziej pochmurno. Troszeczkę bardziej wiało, ale tutaj jest naprawdę cudownie. No przepięknie. Co czeka tam skała? Gdzie? Tam, ta wystająca. Aha. Wow. Żeby się tu dostać, trzeba pokonać szlak długości około 6,5 km. No kurczę, można zobacz. Można to zrobić pieszo, ale my trochę pojechaliśmy rowerami właśnie. Większość. Tak.
A jeszcze raz, tak dla przypomnienia, jest to Sandwood Beach. Sandwood Beach. Na, jeszcze na zachodnim wybrzeżu Szkocji, Highlands. Trzeba trochę włożyć wysiłku, żeby tu dotrzeć, ale satysfakcja po prostu... Gwarantowana. Tamten fajnie wygląda ten klip, nie? Z tym takim palcem. To już trzeci, który widzimy. Tak. Nie? A drugi, który wystaje z oceanu. Bo jednego widzieliśmy jak był po prostu na skalę. Tak. To aż tyle tu olbrzymów było? Boże, ty cudny piasek. Idę teraz posłuchać oceanu. Co on ma do powiedzenia. Słuchajcie, jest tu przepięknie, ale musimy się stąd zmywać, bo jest taki szybki przypływ. Przypływ, że zaraz tam odetnie. Zaraz tam tam odetnie. Widać, że te kamienie normalnie są zalane. Wow. No. Moni, chodź, bo już zalewa! Trochę ją oszukałem, żeby ją pośpieszyć. Jak pędzi. Nie, bo się żartowałem. Boże, ale strasznie to wygląda, tak się strasznie, najgorzej jak idzie taka duża fala, nie? No. Warto by było iść, nie? Ojej, warto, przecież już nie miałam siły, ale jest cudownie po prostu. Nie wiem, kiedy ta Szkocja przestanie nas zaskakiwać. Pewnie wcale. Za każdym razem, jak coś widzimy, no nie? I zwiększymy. Nie, no po prostu. To już to. To jest po prostu masakra, nic już więcej chyba nas nie zaskoczy. A za chwilę znowu coś takiego po prostu. I ten piach jest mielutki, zobacz. No. Tak, taki wielkowatny. I odlatuje, klasniesz i w ogóle się nie przykleja. To znaczy jeszcze trochę i słońce wyjdzie, tak jak chciałaś. No jak będzie jeszcze wyszło słońce. Może będzie nam dane zobaczyć tą plażę słońca. Ale nie można tutaj surfować, tak? Nikt to tutaj, co czytałeś, że... No, czytałem, że samemu. Aha. To jest głupota, że są tu bardzo silne prądy i... Że trzeba po prostu... No, trzeba uważać, żeby... tak. Z tego, co tu czytałem gdzieś tam, no to tu dwa prądy się łączą. Kanadyjski i grenlandzki. Oceaniczne prądy, także są tutaj takie niebezpieczne te rejony. Dosłownie mnie przeciągnąłeś, bo mój rower przez chwilę nawet ciągnąłeś. Na rower ciągnąłeś. Swój. Mogę w to uwierzyć, ale chyba wyjdzie słońce zaraz. No, mam nadzieję. Świetnie ten złocisty piach. W ogóle zmieni perspektywę tego widoku. Jezu, jak się teraz zaczyna wszystko błyszczeć. Wyszło! Kurde! O, masakra! Ale jak cię plusko od razu. No i ten piaseczek jaki się zrobił. Jeszcze jakim działem. Tak mówimy w każdym miejscu. Szkocja cały czas zaskakuje. Na szlaku do tej plaży są poustawiane takie pojemniki plastikowe na śmieci. Zobaczcie, jak to jest czysto. Każdy, jak ktoś widzi jakiś śmieć, po prostu to podnosi i tam zanosi nawet jakieś kawałki sieci rybackich, jakieś boi, takich plastikowych odbojników na statkach, co są. No różne takie śmieci. Także ja też znalazłem. Zakłócał mój widok taki zielony kolor tutaj jaskrawy w plastiku. Też tam zaniosę. Każdy chyba ktoś coś widzi, to zanosi. Dlatego ta plaża jest taka czysta i taka piękna. Taka dzika i taka naturalna. No to są właśnie te pojemniki, o których wam mówię. Jest za 15:06, a my jeszcze obiadu nie jedliśmy, nie? Ale po prostu jest tak pięknie, że człowiek nawet nie ma czasu myśleć o tym, że jest głodny. Naprawdę. Mi tu się tak żołądek zacisnął, że wystarczy dwie kanapki, że zjem i już jestem najedzony. Chodź, chodź.
Jeszcze trochę. No i szybko reasumując, wypad na Sandwood Beach. Rewelacja, polecamy. Możecie to zrobić tak jak my, czyli pół szlaku przebyć na rowerze, zostawić rower i pójść na piechotę. Albo zrobić sobie ponad godzinny spacer na plaży. No, ale to daleko dosyć. Jest daleko, ale tak czy siak warto. Ale nawet fajnie zrobić sobie taką przechadzkę też. Także my się już pakujemy. No i może w końcu obiad zjemy. Hejka.